Słuchajcie, jeszcze się tutaj widzę, że kolejne osoby logują. No, tak jak obiecaliśmy, trochę tak na szybko zdecydowaliśmy z Rafałem, że zrobimy taki webinar. Tak, i robocza nazwa, bo no. mamy tutaj Helicopter Money. W dniu dzisiejszym to my robimy Helicopter Webinar. Helicopter Webinar, tak. No i miejcie na uwadze, że to jest takie, są warunki polowe, że więc jakbyście coś, jakieś dźwięki słyszeli z tła, to nie ma tych dźwięków. Także przepraszamy, no musimy, jakby respektujemy kwarantannę, wszyscy siedzimy w domu i tak będziemy prowadzić. Więc tak, zacznijmy może od planu spotkania. To co, Rafał, ja udostępniam prezentację i ty cały czas jak coś, na pierwszą część ja poprowadzę, oczywiście jak będziesz miał jakieś swoje uwagi, przemyślenia, nie będziesz się z czymś zgadzał, więc jak najbardziej każda krytyka jest mile widziana. No i później będziemy mówili też o kilku kwestiach, jeśli chodzi o inwestowanie. No i ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, no nasza teza jest taka, że ważne, dlatego będziemy mówili o tym, jak inwestować, gdy zagraża koronawirus i wszyscy panikują. I tak naprawdę wydaje się, że to wydarzenie może mieć takie reperkusje bardzo długoterminowe na giełdę, na rynek, na gospodarkę. Plan na dzisiaj. Oczywiście musi być hasło, co do tego nie ma wątpliwości. Musi być hasło na dziś. Później sobie przeanalizujemy, co się teraz dzieje. Co robić? Dobre rady. Później Rafał przejmie pałeczkę i opowie o inwestowaniu w erze FST. Ten skrót dopiero będzie, że tak powiem, rozszyfrowany wkrótce. No i później zastanowimy się, przejrzymy sobie sektory na polskiej giełdzie, kto może zyskać, kto może stracić. Uruchomimy nabór do strefy, no bo po prostu no, piszecie do nas cały czas, że chcielibyście, że przegapiliście, że ze względu na sytuację rynkową, więc uruchomimy nabór i poinformujemy, na jakich to jest warunkach. I końcówka to jest też oczywiście pytania i odpowiedzi. Motto na dziś. Niestety nie mogłem znaleźć, kto to powiedział, ale wydaje mi się, że to jest Peter Lynch, ale nie jestem pewny. Motto na dziś jest takie. Nawet dobre spółki kupione w złym momencie mogą przynieść stratę. I no chyba koronawirus nauczył inwestorów, że nawet dobre spółki mogą przynosić stratę. I to się zmieniło, bo przez długie, długie lata było takie przeświadczenie, że jak mamy dobrą spółkę, to sobie ją kupimy i sobie ją trzymamy i jest wszystko fajnie, zarabiamy bardzo duże pieniądze. No, wydaje się, że ten przeskok w kierunku dobrych spółek był zbyt silny, no i rynek musi znaleźć równowagę w postaci jakiegoś wydarzenia, które tą zasadę zmienia. Oczywiście tym wydarzeniem jest to, co ma miejsce teraz na świecie. Całkowicie nieprzewidywalne wydarzenie. Oczywiście, no wiadomo, że część osób już wcześniej, nie wiem, w styczniu pisała, że to będzie coś, co się rozejdzie po świecie. No ale wiecie, ja takich informacji to praktycznie do mnie co miesiąc ktoś pisze, że coś po prostu ja się zmieni giełdę i od. Dobra, ja się breko wtrącę się. No. Pawle, no. Spróbuj wyłączyć kamerę, bo mamy dużo informacji, że coś tnie. Tak? Dobrze. Zostaw tylko dźwięk. Zostawię. To no może co, ja też się co, wyłączę. To co chcesz dodać? Nie, i kontynuuj teraz. Czekaj, przepraszam. Dobrze, wyłączę kamerę. Rzeczywiście, nie, bo to jest rzeczywiście niepotrzebnie przeciążę łącze. Myślę, że teraz powinno być lepiej. No i to wygląda w następujący sposób, że mamy takie wydarzenie, które trochę wywróciło świat do góry nogami i wydaje się, że wywróciło na długi, długi czas.
patrząc po reakcji rynków finansowych, no to jest coś, co po prostu zmienia świat na długo. Nie wykluczono, że te zasady, które do tej pory obowiązywały, te sektory, które wydawały się super bezpieczne, właśnie przestały być tymi bezpiecznymi sektorami. No i po prostu świat czekają duże, duże zmiany. Oczywiście problem jaki jest? Problemem jest to, że świat się zatrzymuje. Do tej pory to bardzo wszystko fajnie funkcjonowało. Każdy sobie jeździł gdzie chciał, każdy handlował z kim chciał. Był przepływ towarów, był przepływ usług, był przepływ ludzi, nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale praktycznie całego świata. I wydawało się, że no to jest taka sytuacja, w której każdy na tym korzysta, więc ona będzie trwała wiecznie. No dzisiaj chyba się dowiadujemy, że jednak tak nie musi wcale być. Świat się tak zatrzymał. I na dobrą sprawę wydaje mi się, że dzisiaj nikt nie jest w stanie stwierdzić, na jak długo się zatrzymał. Bo równie dobrze, nie wiem, w perspektywie, no może nie miesiąca to nie, ale 3 miesięcy sytuacja może się uspokoić, może się potrwać do przyszłego roku, a może się uspokoić i na przykład na jesieni wrócić ze wzmożoną siłą. Wydaje się, że dopóki jakby nie zostaną wymyślone trwałe rozwiązania tego problemu, mam tu na myśli, nie wiem, lek albo szczepionkę, no to te widmo niepewności i widmo zatrzymania świata, gospodarki światowej, cały czas będzie wisiało nad rynkiem, nad gospodarką i chyba tego się najbardziej boją w tej chwili rynki finansowe, że tak dynamiczny sposób panikują. Coś chcesz dodać, Rafał, tutaj? Nie. Dobrze, dobrze ci się mnie słucha. Na razie potwierdzam. Okej, okay, ale jak coś będzie nie tak, to jak najbardziej. No teza mi się podoba, tak. Nawet dobre spółki, na dobrych spółkach również można stracić, więc tutaj takie inwestowanie bardziej, że tak powiem, timingowe wchodzi no tak, na pierwszy stopień, tak? No bo wiesz, do tej pory były takie spółki, które się były uważane za, i na świecie, mówię, nie tylko na naszej giełdzie, ale takie, że safe, że jakby pewny jakby pewna inwestycja, a to niestety to, co się wydarzyło na świecie, to zmieniło. I słuchajcie, teraz co się dzieje? No tutaj w nawiasie napisałem, że spowolnienie gospodarcze w pozytywnym scenariuszu, ale no przy takiej reakcji giełdy, walut, znaczy ja po prostu nie widzę takiego scenariuszu. Przy takiej reakcji banków centralnych, przy takiej reakcji wszystkich państw, w takich stymulusach, no to jest sygnał, że po prostu idzie tsunami. To nawet nie idzie spowolnienie, to idzie tsunami, jeżeli w taki sposób reagują banki centralne i jakby włodarze naszego świata, to idzie potężna recesja, która no, będzie dotknie tak naprawdę całego świata i tutaj chyba jedynymi wygranymi mogą być Azjaci w tej chwili, kuriozalnie. Od nich się zaczęło, ale oni sobie najszybciej z tym poradzili i w tej chwili są w najlepszej pozycji. Dalej, za stymulusami idzie silny wzrost zadłużenia państw. I to wszystkich długi wzrosną. I to w bardzo duży sposób, bo po pierwsze będą bardzo duże wydatki, a w wyniku recesji czy spowolnienia będą bardzo ograniczone wpływy z podatków. Więc to po prostu spowoduje, że długi państw będą rosły w zatrważającym tempie. Być może, nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek w historii coś takiego widział. Trzeba się na to przygotować. No i wraz z rosnącym zadłużeniem państwa, no to według teorii, jeżeli jakby państwo zasysa pieniądze, albo inaczej, no potrzebuje pieniędzy na finansowanie swoich wydatków, no to oczywiście sektor prywatny ogranicza inwestycje, no i ogranicza z wielu czynników, tak, bo są zasysane pieniądze, ale też przede wszystkim dlatego, że czują niepewność. Oczywiście większość tych pieniędzy trafi do nich, chociaż ja bym taki był, nie był tego taki pewny,
ale no na pewno tutaj zmusić teraz firmy do inwestowania to jest moim zdaniem naprawdę heroiczny wyczyn. Dalej, no oczywiście ograniczenie w światowym handlu i turystyce, to chyba jest oczywiste. Ujemne stopy procentowe na całym świecie, mam tu na myśli przede wszystkim realne stopy procentowe, czyli że tak powiem inflacja minus, nie, inaczej, nominalne stopy procentowe minus inflacja, skokowy wzrost bezrobocia i spadek konsumpcji, to musi nastąpić. No chyba, że wszyscy będą płacić nam pensje, ale raczej ten wzrost bezrobocia jest nieunikniony i to jest coś, z czym myślę, że niektóre pokolenia w ogóle nigdy w życiu nie miały do czynienia, jak z czymś takim, że nie mogą znaleźć pracy. Oczywiście wzrost niespłaconych długów przez firmy, przez obywateli. No i chyba największy znak zapytania i największe ryzyko dla świata to jest problemy na rynku nieruchomości. Znaczy, ja może dość pesymistycznie podchodzę do tego, ale wydaje mi się, że no, to, co się wydarzyło na świecie, to jest największym szokiem będzie dla rynku nieruchomości, bo rynek moim zdaniem nieruchomości się tego nie spodziewał. Ja też już wierzyłem w to, że tak jak trochę jak w 2007 roku w akcje, że po prostu akcje to zawsze będą rosły. I tak samo już też wydawało mi się, że rynek nieruchomości to na świecie będzie rósł zawsze, no bo co tu się może jeszcze wydarzyć? No okazuje się, że może się coś nieprzewidywalnego wydarzyć i wydaje mi się, że w tym przypadku tutaj mogą być największe zmiany i chyba to jest największa niepewność. Dlatego ja uważam, że w tej chwili tak naprawdę, jeżeli byśmy powiedzieli, czy będzie, nie wiem, dobrze, czy będzie, nie wiem, czy to jest przejściowa sprawa, czy jest bardzo źle, to zależy tylko i wyłącznie od rynku nieruchomości. Bo jeżeli w jakiś tam sposób rynek nieruchomości się z tego otrząśnie jakimś cudem, to moim zdaniem to musi się, znaczy to jesteśmy w stanie z tego wyjść w miarę szybko albo szybko. Ale jeżeli tutaj się rozpoczną poważne problemy, no to może być, no to może być czymś, co będzie pogrąży gospodarkę na lata, no bo pamiętajmy, że takiego przeciętnego obywatela na świecie, mimo wszystko główną wartością, głównym majątkiem są cały czas nieruchomości. No, nawet w Stanach Zjednoczonych tylko połowa Amerykanów ma akcje, tak? Ale u nas, no w Polsce to wszyscy praktycznie, główna część majątku to są nieruchomości, więc wydaje mi się, że od tego, co się będzie działo z nieruchomościami jest jakby najważniejsze. I teraz tak, kogo najmocniej dotyka obecny kryzys? I tutaj tam mam na myśli, to jest taka moja analiza, może analiza to za dużo powiedziane, ale takie najważniejsze przemyślenia na ten temat, mam tu na myśli bardziej kraje, tak? Które? I to są tak, kraje nastawione na turystykę, oczywista sprawa, tak? Ale na szczęście my nie mamy, ta turystyka dużo nie waży w naszym PKB. Ale kraje nastawione na eksport towarów, no to tu już się zaliczamy, tak? Kraje, które opierały wzrost na konsumpcji wewnętrznej, czyli że po prostu, że obywatele wydają coraz więcej i jakby nie budowały oszczędności, no to już jest ten czynnik u nas ewidentnie, no bo jeżeli spowolni gospodarka, jeżeli wzrośnie bezrobocie, to po prostu konsumpcja, o mniej więcej to się zniósł, albo to, nie wiem jak mnie widać. I kraje, które mają jakby ten ceny nieruchomości są bardzo wysokie, mają z czego spadać. No i ostatni czynnik, moim zdaniem przez wielu niedoceniany, czyli kraje, które mają własną, ale niezbyt istotną walutę. Uważam, że w czasach się koniunktury na świecie własna waluta jest bardzo dużym atutem, ale w czasie, że tak powiem, takiego armagedonu gospodarczego to może być problem. No i teraz jeżeli popatrzymy,
No to ile? Cztery? Dobrze mówię? Cztery z pięciu tych punktów tak naprawdę spełnia polska gospodarka. Za wyjątkiem tego punktu o turystyce, to wszystkie czynniki spełnia nasza gospodarka. No i z tego między innymi powodu ona była jedną z najszybciej, polska giełda była jedną z najszybciej spadających w czasie od początku wybuchu jakby tej pandemii koronawirusa, ale też ona też była słabsza dużo, dużo wcześniej. Tak? My się dziwiliśmy, czemu polska gospodarka tak się świetnie rozwija, a na giełdzie jest taka kicha. Tak? Przez wiele lat coś takiego miało miejsce. No i okazuje się, że ja nie mówię, że inwestorzy wiedzieli o tym, no ale w jakiś sposób dyskontowali jakiś negatywny scenariusz dla rynku i wydaje się, że to jest dokładnie ten scenariusz, który się może realizować. I takie na początek rady, tak? Przemyślenia bardziej, że po pierwsze, kiedy uporamy się już z pandemią, to przed nami uderzy w nas spowolnienie gospodarcze lub nawet recesja. Ja bym nawet odwrotnie powiedział, recesja lub spowolnienie gospodarcze. Bo no, nie wiadomo, ile oczywiście to potrwa, ale intuicyjnie chyba czujemy, że w takiej Anglii czy Stanach Zjednoczonych to chyba szybko się nie skończy, czy Francji. U nas może się szybciej to skończyć, ale to wcale nie oznacza, że już będzie dobrze u nas, no bo no jednak przepływ towarów, przepływ handlu, przepływ ludzi będzie cały czas utrudniony, więc to wcale nie oznacza, że to jest koniec. Nawet jak to się zakończy, to jeszcze to żniwo gospodarcze będzie musiało być płacone. Rada, uwaga, to może powiedział nie rada, tylko uwaga, druga. Dużo firm na tym straci, ale będą też takie sektory, które zyskają, tak? Przykładowo waluta. No jeżeli nasza waluta się osłabia, a mamy spółki, które przede wszystkim sprzedają cyfrowe usługi w dolarach, no to są sektory mimo wszystko, które na tym korzystają. Więc to nie jest tak, że wszyscy stracą. No są firmy, które też produkują czy robią coś w Polsce, ale sprzedają w euro czy dolarach. No i to są sektory, które będą zyskiwać. Także jesteśmy inwestorami i powinniśmy to ryzyko oceniać i czasem oczywiście podejmować. Pamiętajmy też o ochronie kapitału. Uwaga trzecia. Moim zdaniem czeka nas wysyp złych wiadomości gospodarczych i złych wiadomości ze spółek. I po takiej fali pierwszej przeceny, jakby doświadczenie giełdowe mi podpowiada, że jest druga fala spadków. Tak zwana fala spadków już na złych wiadomościach z gospodarki, czy w złych wiadomościach od firm, tak, od spółek. I dopiero po tej fali spadkowej, no jest ta trzecia fala, że jeszcze pojawiają się złe wiadomości, a kursy już akcji nie spadają, a nawet rosną czasami. Więc tutaj dopiero jakby praktyka pokazuje, że dopiero ten okres już jest takim, w którym rzeczywiście ten rynek klepie dno. Z tym, że pamiętajmy z drugiej strony, że to nie musi tak wyglądać. Pamiętajmy, że no, ten krach jest po prostu najszybszą bessą w historii. Jakby giełdy spadają w najszybszym tempie w historii. To kiedyś, nie wiem, bessa trwała 1,5 roku średnio, a ja nie wiem, czy ta nie może dać zaledwie pół roku, tak? Więc po prostu pewnie się to będzie działo, ale to może znacząco przyspieszyć. Dobra, to teraz ja No ci i przerwę. no, dawaj. Co do tej rady trzeciej, że czeka nas wysyp złych wiadomości gospodarczych. No to jest ewidentne i mam wrażenie, że jeszcze mało media w ogóle o tym nic nie mówią i duża Nie. część inwestorów indywidualnych i nawet część profesjonalnych jeszcze tego w ogóle nie bierze pod uwagę. Ja Nie. dam wam jeden, ale bardzo dobry przykład, o czym pisaliśmy na strefie dla naszych abonentów, firma Agora, tak? Firma Agora. Zobaczcie, że jak spojrzymy na wykres, to ona spada mniej więcej tak jak indeksy, Nie tak jak mniej więcej cały rynek, prawda? A teraz wiem. oczywiście przejdziemy też do innych case'ów, ale teraz jak sobie weźmiecie
Agorę, która 40% przychodów ma praktycznie z tego segmentu kin i książki, czyli praktycznie z kin, to ja jak sobie zrobiłem takie zadanie i ze sprawozdania finansowego Agory sprawdziłem, ile przychodów ta spółka generuje ze sprzedaży biletów, gastronomii i reklam, które dotyczą działalności kinowej, czyli zazwyczaj te reklamy, które są wyświetlone przed filmem, to mi wyszła tam kwota blisko 400 milionów złotych, a cała Agora ma przychodów 1,250 mld. Czyli z tej działalności kinowej, czyli z Heliosa, to jest około 30% wszystkich przychodów. Zysk netto spółki jest mniej więcej na poziomie bliskim zera, prawda? Tam jest 6 milionów złotych, ale teraz zobaczcie, co się stanie. Z 400 milionów, które oni uzyskali w 2019 z tej działalności kinowej, tej podstawowej, to jaki procent oni w tym roku stracą? Ja to sobie mniej więcej szacuję na 30%, bo to na pewno te kina prawdopodobnie będą minimum jeden miesiąc zamknięte, plus dojdzie do tego później taki okres recovery, gdzie dużo ludzi będzie miało bardzo duże opory chodzić do takich miejsc, a przecież jeszcze przychodzą wakacje i taki sezon letni, gdzie ludzie raczej, to jest niski sezon w kinach, więc jeżeli 30% weźmiemy z 400 milionów, to jest kwota 120 milionów złotych. Pytanie, gdzie Agora znajdzie te pieniądze, żeby zasypać lukę, a poziom kosztów, no kina w jaki sposób mogą koszty obniżyć? Przecież u nich główne koszty to są czynsze, inwestycje, które przecież nie można z dnia na dzień zatrzymać inwestycji w postaci umów podpisanych na wybudowanie nowych kin, sal kinowych i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest przychody nagle odcięte do zera, a koszty w dużej części zostają, a przecież pamiętajmy, że jeszcze pewnie jakieś tam raty leasingowe i obsługa finansowania toczy się cały czas. Zobaczcie, że ten kryzys, a oprócz oczywiście to jest tylko część kinowa, a duża część jeszcze Agory to jest w ogóle przychody z ogólno pojętej reklamy. Wyobraźcie sobie teraz, ile przychody z reklamy dla Agory spadną, bo przecież pierwsze co, no to spółki tną zazwyczaj budżety na reklamę. Ja nie mówię, że w całości, ale w dużej części, więc ubytek po stronie przychodów z reklamy również będzie. Ta spółka będzie miała naprawdę bardzo duże problemy i będzie jedną z takich spółek, która bardziej będzie miała będzie narażona na efekt kryzysu, a kurs akcji w tym momencie, tak jak już powiedziałem, spada zgodnie z rynkiem. I teraz zobaczcie, oczywiście na razie nie mieliśmy żadnej informacji z Agory, tak? To widzą tylko ludzie, którzy są w stanie wyobrazić sobie i oszacować, jaki to jest problem, jak to jest duży problem dla Agory. Pytanie, kiedy ta spółka poinformuje o pierwszych jakichś stratach? No to raport finansowy za pierwszy kwartał, który jeszcze nie pokaże tej straty, no bo to jest dosłownie 3 tygodnie z 3 miesięcy, gdzie są te problemy, no to raport finansowy za pierwszy kwartał oczywiście będzie jakiś tam lekko dotknięty i on będzie publikowany, zazwyczaj jest to połowa maja raport za pierwszy kwartał, ale w drugim kwartale spółka, raport za drugi kwartał to spółka dopiero w sierpniu opublikuje, jeśli zazwyczaj spółki publikują. Zobaczcie, z jakim przesunięciem twarde wiadomości dopiero dojdą do inwestorów, takie już potwierdzone, zaudytowane na papierze, gdzie będą te dane wyliczone. I tak będzie oczywiście dużo więcej przesłanek z innych spółek rozłożone, zobaczcie, w czasie. Tak, tutaj bardzo dobrze to pokazałeś, bo to jest taki specjalnie, żeśmy to przeanalizowali na strefie, Rafał to zrobił oczywiście, żeby pokazać, no, jak duży to będzie cios, to będzie ogromny cios w taką spółkę, a przecież każda spółka z każdym przestojem będzie miała takie problemy. Weźmy sobie taką Dębicę. No, Rafał, widziałeś, czytałeś wczoraj komunikat, tak, że Dębica wstrzymuje produkcję. Co oznacza zatrzymanie produkcji w firmie produkcyjnej, gdzie tam, żeby były zyski, musi być praktycznie zazwyczaj maksymalnie, możliwie maksymalnie wykorzystanie mocy produkcyjnej, żeby
firma produkcyjna zarabiała, ona musi być rozpędzona i im bardziej wykorzystuje moce produkcyjne, tym większe ma zyski, w ogóle ma szanse na zyski. A zatrzymanie produkcji w spółce produkcyjnej, to jest po prostu, no to jest masakra jakaś, tak? To jest masakra i myślę, że Dębica jako pierwsza o tym poinformowała, ale to nie jest ostatnia spółka, która poinformuje na giełdzie, że wstrzymuje produkcję w najbliższym czasie. Jest oczywiście kolejne ryzyko, że w momencie, kiedy jeden pracownik będzie miał podejrzenie nawet, jest ryzyko zatrzymania całego zakładu i to odgórny. Nie mieliśmy według jeszcze nowej takiego przypadku. Tak. Według nowej specustawy i moim zdaniem też inwestorzy nie mają tego świadomości. No wyobraźmy sobie taki bardzo hipotetyczny jakby scenariusz, tak? Że okazuje się, że któryś może z jakiejś spółki paliwowej, żeby nie wymieniać nazwy, okazuje się, że ktoś tam jest chory, ma podejrzenie koronawirusa. No to jeżeli on ma styczność z wszystkimi pracownikami na stołówce, to teoretycznie może dojść do tego, że taka produkcja zostanie zatrzymana. No to jest po prostu cios już wtedy nie tylko w samą spółkę, ale w całą gospodarkę. I mamy ciąg takich szereg ryzyk, które jakby wybuchły i one się pojawią, ale na papierze, jak duże to spustoszenie zrobiło, inwestorzy dopiero dowiedzą się, nie wiem, tak jak mówisz, Rafał, w maju, a może dopiero nawet w sierpniu uświadomią sobie, jaka to jest skala tego problemu. Dobra, za chwilę przejdziemy do innych przykładów. Rada Dobra, czwarta. Idziemy dalej. I teraz tak, czwarta rzecz, bo to się wszystko fajnie mówi, tak, pakiety pomocowe, Stany Zjednoczone to dały bilion dolarów, Francja to dała 300 czy tam 250 miliardów dolarów, Niemcy to dali tyle, Anglicy tyle, w Polsce też mamy tam 50 miliardów euro pakiet pomocowy, ale po pierwsze to są pakiety, które tak naprawdę są na jakieś tam uratowanie przed upadkiem. One nie oznaczają, że te firmy z dnia na dzień wyjdą z kłopotów i zaczną generować zyski. A po trzecie, pamiętajmy, że te wszystkie wstrzymanie długów, wszystkie wstrzymanie tych kredytów, wakacje kredytowe, to nie jest tak, że my nie będziemy musieli tego spłacać. Kto wie, jak działają banki? Aktywa, pasywa, aktywa, pasywa. Aktywa muszą się równać pasywom. Jeżeli mamy, jakby aktywa przestają nam pracować, no to co się dzieje z pasywami? Jeżeli część aktywów nie zostaje spłacona, mam tu na myśli kredytów i tak dalej, co się dzieje z oszczędnościami, co się dzieje z depozytami w tych bankach? Ktoś musi tą różnicę zasypać. Albo idą z zysku, albo to musi być skarb państwa. No te pieniądze skądś w systemie muszą się pojawić i to jest kolejne wyzwanie. To oznacza, że tak czy inaczej, sektor finansowy będzie miał bardzo duże problemy i to, że niektóre spółki przetrwają, no może wcale nie oznacza, że one będą wrócą do wzrostu i będą świetnie prosperować, po prostu mogą się stać takimi trochę zombie spółkami, które po prostu są, istnieją, no i tym specjalnie zysków przez lata z nich nie ma. Tutaj też mamy przykłady, Rafał, takich spółek na giełdzie, które kiedyś świętowały triumfy, dostały cios i tak naprawdę przez ostatnie 5 lat są zombie spółkami. Zgadza się? No, tak, ale zaraz nie przejdziemy do case'ów, kontynuujmy. Nie będziesz wymieniał. W każdym razie to jest trochę taka bardzo śmiała teza, którą tutaj ja stawiam i biorę ją na siebie, że też trochę ten fenomen albo ja to nazywam taka bańka ETF-owa może pęknąć, bo przez wiele lat, prawda, te wszystkie publikacje naukowe, że to bez sensu inwestować na własny rachunek, że indeks zawsze wygrywa. No i owszem, tak, indeks zawsze wygrywa w długim terminie, ale indeks niekoniecznie w długim terminie musi przynosić zyski. Więc może być tak, że te stopy zwrotu z aktywów ryzykownych w perspektywie najbliższych lat drastycznie się zmniejszą, wtedy indeksy już nie będą przynosić takich spektakularnych stóp zwrotu. Znamy to z rynku polskiego, a w takich warunkach liczy się selekcja
tak naprawdę, czy tam 2009, to cały czas jest na zerze, jeżeli trzyma do dzisiaj. Więc po prostu inwestowanie indeksowe może w najbliższym czasie przestać działać. Od tej pory będą się liczyć fundamenty, scenariusze i timing, czyli FST. I to chyba jest w tej chwili kluczowe. Tak? Tak. Zgadza się. No i teraz przejdziemy do tego studium przypadku, czyli omówienia kilku takich przykładów, bo jakby w ramach strefy inwestorów prowadzimy razem z Rafałem podcast 21% rocznie ekstra, czyli taki dla zamkniętej, no dla części jakby premium strefy inwestorów i to jest podcast poświęcony typowo inwestowaniu i giełdzie. Oczywiście on ma charakter edukacyjny i tam mówimy o konkretnych spółkach. I żeby to miało jakiś sens i żeby miało jakąś ciągłość, przy okazji dla zabawy, a właściwie dla celów edukacyjnych prowadzimy taki portfel Petard, który no, pozwala nam wybierać jakieś spółki, później je śledzić, omawiać, co się w nich dzieje i w ten sposób w jakiś tam sposób realizować tą strategię, fundamenty, scenariusze i timing. I powiedz, tak, jakie są założenia w ogóle tego dokładnie portfela. Założenia portfela Petard są takie, że nie dotykamy New Connectu, nie dotykamy również shortów, czyli grania na spadki. Nad czym ty najbardziej ubolewasz? Tak, dokładnie, bo podczas podcastów cotygodniowych pojawiają się, omawiamy również spółki ciekawe z New Connecty, jak również typujemy spółki, na które są dostępne, tak, na chociażby kontraktach do grania na krótko i też tam przewidujemy, że będzie na przykład coś spadać, ale tego nie robimy, a koncentrujemy się na dużych spółkach. Czyli głównie indeksy WIG20, MWIG, nie, głównie MWIG, czy no, z WIG-u 20 też tam coś tam się czasami pojawi, ale MWIG i SWIG i tego się mniej więcej trzymamy. I też oczywiście dywersyfikację. Unikamy sytuacji, żeby z jednej branży, z jednego sektora było więcej niż dwie spółki, a w portfelu mamy 7 miejsc, więc zazwyczaj jest 7 miejsc w magazynku. Tak, około 7 spółek zazwyczaj mamy w tym portfelu. Więc co, zaczęliśmy ten portfel od 9 stycznia 2019, tak? Czyli ma nieco więcej niż rok, tam około 14 miesięcy na dzień dzisiejszy, więc zrobiliśmy blisko 30 transakcji. No i pokażemy Wam oczywiście nie tylko te zyskowne, ale również te stratne pozycje, żeby pokazać, umówmy się, nie ma inwestorów, którzy mają przede wszystkim na 10, tak? Najważniejsze, żeby mieć 7-8 pozycji zyskownych, 2-3 stratne, ale z tych 7 zyskownych pozycji mieć jedną, dwie, które dają, nie wiem, 50-80%, a w stratnych, żeby te straty tam nie przekraczały gdzieś tam tego poziomu, nie wiem, 20-30%, jakieś takie świadome stop lossy, bo nie będziemy dotykać tematów stop lossu, ale mniej więcej tak to wygląda. Jak zaraz zobaczycie na case'ie, nawet i nam się czasami nie udaje dotrzymać takich teoretycznie sztywnych założeń. Dobra, no i teraz może omówmy, to przekazuję Ci głos. Bumbit chyba nasza jedna z ulubieńszych spółek. Tutaj ona w tym roku pojawiła się 2 razy. No i opowiadaj, jak to wyglądało. Tak, zgadza się. Od początku gdzieś tam podkreślaliśmy, że ten Bumbit to jest chyba najbardziej spekulacyjna spółka w ogóle w naszym portfelu. I tutaj mieliśmy sytuację, że jak spółka debiutowała chyba gdzieś około kwietnia i faktycznie w połowie maja kupiliśmy te akcje powyżej 20 zł. I tam wtedy była sytuacja, że spółka zapowiadała bardzo, że tak powiem, obfity kalendarz premier.
Docelowo miała być nawet jedna gra w miesiącu. Ten plan premier, który oni w tamtym momencie był aktualny, mniej więcej takie coś zakładał. I później do tego mieliśmy jeszcze spółkę na Chiny, spółkę zależną, która również miała co chwilę w miarę coś świeżego puszczać. I następnie trzymaliśmy te akcje, prawda? Z każdym kolejnym miesiącem spółka rozczarowywała, Czyli bo tutaj mniej więcej tu, tak, spółkę no. rozczarowywała, bo nie dotrzymywała tego, co obiecywała. To był największy problem. Z jednej strony gdzieś tam były raporty, ok, wydajemy więcej na user acquisition zgodnie z planem, ale to trzeba poczekać 3 miesiące, 2 miesiące na zwrot przychodów, na przełożenie się na przychody, etc. Ok, gdzieś tam te przychody rosły, ale to nie były takie wzrosty, jakbyśmy oczekiwali. W międzyczasie gdzieś tam były jakieś informacje, że był jakiś sukces Idle Coffee w Chinach na przykład, prawda? To był ten mniej więcej fragment tutaj, jak to Tak, tak rosło. dokładnie. Przecież mi się wydaje, że gdzieś wcześniej kupowaliśmy, bo tutaj był niezły zysk nawet w portfelu w tym momencie, no. Ale dobra, no. Tak, ja spojrzę w moje nasze notatki, to ci powiem dokładnie, No bo ale u to nich jest nieistotne, kupiliśmy. ale Tak. opowiadaj dalej, no, co się działo. I tu, ten Dobra. fragment. I to był najważniejszy moment. To był okres publikacji raportu, w którym spółka pokazała bardzo rozczarowujące dane finansowe, gdzie tak naprawdę upadł. Cały scenariusz, który spółka wcześniej kreśliła, prawda? Wyszło tam na jaw, że spółka w ogóle wydawanie tych pieniędzy na user acquisition w ogóle w bardzo małym stopniu przekłada się na przychody. Coraz więcej premier było przełożonych, a poprzednie deklaracje co do tych chociażby spółki zależnej chińskiej, z którą wiązaliśmy bardzo duże nadzieje, bo przypomnijmy, że Mundryk miał bardzo, jest połączony osobowo ze spółką, która tworzy i odpowiada za wydanie jednej z najlepiej sprzedających się gier po przychodach, czyli Archero, prawda? Tego przełożenia nie było i okazało się wtedy, że prawdopodobnie są minimalne szanse, że to się pojawi. Więc dokonaliśmy sprzedaży na tej Tak, trochę świeczce. z opóźnieniem, bo wyniki Tak. finansowe były tutaj, tak naprawdę to trzeba byłoby to Straciliśmy na zrobić, tej ale transakcji. podcast mieliśmy później, więc tutaj wyszliśmy. Ale tu chyba kluczowe jest to, że wydawało się, że późno wyszliśmy, że już nie ma sensu sprzedawać, a zobaczcie, co się działo, stało jeszcze z kursem akcji Tak, później. to była typowa reakcja już obronna. Spółka straciła swój wizerunek wśród akcjonariuszy, tak? No i Nawet następnie gdzieś mam nawet gdzieś zapisane, ile na tym straciliśmy, ale to mów, no. Tak, później przyszedł rok 29%. 2020, początek, styczeń, gdzie spółka informuje o bardzo ciekawych przychodach. My Tak. typowaliśmy zresztą wcześniej spółkę nawet do bardzo dużego ryzyka utraty płynności nawet na początku roku, Tak, no co to było w zresztą tym widać, dnie. inwestorzy wyceniali to. I ten raport początkowy pokazał, że spółka tak naprawdę zaczęła Przyszło. poniekąd starą, nową działalność i pokazała z nowego typu gier hyper casual bardzo ciekawe przychody i następnie kolejną lukę widzicie, w To. której spółka pokazała kolejny raport, tym razem za styczeń, gdzie te przychody się jeszcze bardziej zwiększyły. W ciągu i teraz mamy sytuację, gdzie zaczyna się koronawirus. Ta czarna długa świeca od poziomu 20 zł to również To. jest efekt na raport z kolei za luty, a luty był znowu rekordowy pod względem, bo tam było, w styczniu było 5 milionów przychodów, w lutym było 12 milionów przychodów, skokowo. No ale to był efekt tego koronawirusa i spółka po prostu poleciała o 50% do 10 zł. I my kupiliśmy te akcje, ogłosiliśmy w podcaście w piątek, że kupujemy te akcje i argumentowaliśmy to tym, że jest przereagowanie według nas. Perspektywy z tej spółki no, ewidentnie versus kurs gdzieś tam widzimy zbyt duży rozjazd. To już był ten moment również, gdzie dolar do złotówki zaczął zyskiwać, więc dla Bumbitu dobrze, który generuje przychody w dolarze. Kupiliśmy to w piątek, w sobotę spółka poinformowała,
że odnotowała jeden z lepszych wyników sprzedażowych, znaczy ściągnięć gier. Tak. Chyba 10 milionów w tydzień tylko, tak? A jeśli dobrze pamiętam, to w całym lutym było 12 milionów pobrań. Do tego wiadomo, koronawirus, ludzie siedzą w domach, więcej grają. No i w poniedziałek rano jeszcze na otwarciu te akcje były mniej więcej po 10 zł i od poniedziałku zaczął się bardzo mocny wzrost. Po dwóch dniach sprzedaliśmy te akcje wczoraj, prawda? Po 15 zł. Po 16. To było 51% zysku. Tak. No w dwa dni 50% było ciekawie, ale mówimy wprost, że ta spółka pozostaje na radarach naszej obserwacji bardzo uważnej. Tym bardziej, jeśli widzimy, jaki jest kurs dolara do złotówki w ciągu właśnie od momentu sprzedaży przez nas akcji, czyli w te dwa dni. I słuchajcie, to jest właśnie dobry przykład takiej spółki, która... Jak to wygląda? No jeżeli ktoś trzyma od debiutu akcję Bombitu, no to jest na zerze, ale w międzyczasie, w pół roku, czy tam, nawet rok nie minął od debiutu, zobaczcie, ile na Bombicie się wydarzyło. No i tutaj jakby to nie jest irracjonalne, co się dzieje na tych notowaniach. Każda decyzja, każde zachowanie kursu akcji ma jakieś uzasadnienie i w oparciu, rozumiejąc fundamenty tej spółki i scenariusze pozytywne i negatywne, jakie mogą się na niej realizować, no w jakiś tam sposób możemy podejmować decyzje, wykorzystując właśnie ten timing, odpowiedni moment wyjścia, czasami w błędnym momencie, ale wyjścia, jeżeli trzeba się przyznać do błędu, i czasami powrotu, kiedy jakby sytuacja rynkowa temu sprzyja. I moim zdaniem Bombit jest najlepszym chyba przykładem tego właśnie podejścia: fundamenty, scenariusze pozytywne, negatywne i trzecia rzecz najważniejsza, czyli timing. Kolejna spółka, Aileron, nasz również taki ciekawa transakcja, która miała miejsce w portfelu. Tak. I stratna. Stratna. Tutaj była strata tak. 20%, 21%. Tak. Zgadza się. Tą spółkę kupiliśmy po raporcie za trzeci kwartał, który chyba po raz pierwszy pokazał jakąś tendencję odwrócenia, szansę na tendencję odwrócenia, ale również też w miarę zadowalające wyniki. Przypomnę tylko, że Aileron tam wcześniej był notowany po blisko 20 zł, więc skala spadków była gigantyczna. Nawet chyba więcej, mi się wydaje, ale po prostu on bardzo więcej, mocno tak. spał, był bardzo mocno przyceniony. Jak widzicie tutaj również tą bardzo dużą lukę, to była wcześniej, w październiku, to była informacja, że spółka podpisała ważną umowę ze spółką z Doliny Krzemowej, co dawało jakieś tam otwierające się nowe perspektywy na ich jeden z koronnych produktów. Stąd była ta luka i w tym momencie, tu nie widzimy akurat na wykresie, została przełamana linia trendu spadkowego również. Jedna z tej linii. Więc my kupiliśmy po właśnie takim raporcie finansowym i tam zarząd twierdził, argumentował, że to był trzeci kwartał, a zazwyczaj sezonowość w tych spółkach jest w czwartym kwartale, czyli te umowy, które oni realizują długoterminowo w czwartym kwartale na koniec roku są rozliczane, więc zazwyczaj czwarty kwartał po stronie przychodów i wiadomo, zazwyczaj zysków, patrząc historycznie po wynikach, był najlepszy. I tam spółka napisała również, że oczekuje odrobienia 6 milionów strat z tego jednego ujemnego segmentu swojej działalności. I wówczas oczekiwaliśmy po prostu, że ten czwarty kwartał przyniesie skokowy wzrost zyskowności i przychodów. No i sprzedaliśmy tą spółkę w momencie, kiedy ten raport został opublikowany. A to była reakcja na publikację raportu. Tak. A spółka pokazała, że niestety praktycznie nic nie dowiozła z tych swoich oficjalnych zapowiedzi. Tutaj, z tego okresu więc... nic nie dowiozła. Tak, trzeba zaznaczyć, że w pewnym momencie ta pozycja była na solidnym plusie, tak? Ale czekaliśmy na wyniki finansowe. Tak. Bardzo szybka decyzja, dokonaliśmy sprzedaży, bo otworzyło się bardzo dużo znaków zapytania, co z przyszłością, i również zarząd bardzo tajemniczo na konferencji wynikowej
No nie chciał praktycznie się odnosić w jakichś większych konkretach, takich konkretach, żeby inwestorzy oczekiwali, a zawód rynku, jak widać zresztą po Luce, był ogromny, a już nie muszę mówić, co dalej z tą spółką się działo. Tutaj też trzeba powiedzieć, że ty nawet tam byłeś na, brałeś zdalnie udział w konferencji, nawet zadawałeś pytania, tak? O Tak, konkretne. oczywiście. No, moje pytania w ogóle nawet nie były zadane. Więc no to po prostu nie ma co czekać, tak? I też ktoś mógłby powiedzieć, a po co już po takiej przecenie, ale zobaczcie, że ten kurs był dużo, dużo niżej. Przy czym to nie jest tak, że jakby Aileron już jest jednoznacznie skreślony, nie? Tutaj też chyba warto o tym wspomnieć, bo tam jest pewna wartość w tej spółce. Powiem tak, ja się nie obrażam na spółki, bardzo dobrze było to widać po Bombicie, że po pewnym czasie wróciłem do tej spółki, znałem ją bardzo Jesteś dobrze. Profesjonalistą po prostu. To, że jest jakaś skaza na spółce, to tylko trzeba wziąć poprawkę w wycenie akcji i jedziemy dalej. Dobra, kolejny case. Kolejny przykład. Asbis. Tak, tym razem zyskowny i tutaj oparty przede wszystkim właśnie o czytanie sprawozdań finansowych i o taką fundamentalną wycenę. Spółka, która bardzo długo przez kilka kwartałów, mimo że pokazywała bardzo ciekawe wyniki finansowe, miała stosunkowo niskie wartości CZ z dobrymi dynamikami wzrostów, nie była doceniana przez inwestorów tutaj. No i w momencie, kiedy kolejne dobre informacje liczbowe wychodziły ze spółki, postanowiliśmy zakupić te akcje w tym momencie. To był momencie. Raport, nie? Dobrze pamiętał, Rafał? Tak, tak, to tak. Była To był raport jakiegoś finansowy, więc... Konkretna to jest sesja, na której był raport finansowy. Tak, bo ja wtedy też pamiętam, że to było puszczone wieczorem, takim późnym wieczorem. Ja jeszcze ci napisałem, że musimy po prostu to kupić do tego naszego portfela. I tak się stało, dość szybko, jak widzicie, spółka urosła. Sprzedaliśmy tą spółkę po tam 3,60 parę, zarobiliśmy około chyba 60%, tak? Jeśli dobrze pamiętam, czy około 50%. No 50%. Tak, tylko że no 50% również w 3 miesiące, prawda? To tak. Myślę, że nie można pogardzić na takim normalnym w cudzysłowie rynku. Ale dlaczego sprzedaliśmy? No, fakt sprzedaży tej spółki w sumie już dużo wcześniej zapowiadaliśmy, bo tam ja podkreślałem taką regułę, że historycznie najlepiej Asbis sprzedaje się marzec, kwiecień. Nie, luty, marzec zawsze. Luty, marzec, kwiecień, bo to były okolice raportu rocznego, prognozy finansowej oraz deklaracji wysokości dywidendy. O, to mniej więcej były takie daty. No i faktycznie zdecydowaliśmy się wtedy sprzedać ten Asbis. To też nas zachęciło to, że po prostu... Co prawda widzieliśmy tam jeszcze przestrzeń do wzrostów, ale po prostu wzięliśmy do portfela inną spółkę, zamieniliśmy Asbis na inną spółkę, która w tym danym momencie, na początku lutego, wydawała nam się po prostu dużo bardziej perspektywiczna, z większym potencjałem wzrostu, prawda? Także zainkasowaliśmy zyski i zmieniliśmy spółkę. Tak, co się później stało, no to też wiadomo, ale no, wtedy nie było można przewidzieć koronawirusa, więc... Znaczy nie, no bo czekaj, bo później żeśmy rozmawiali o Asbisie już tutaj na początku marca i jasno mówiliśmy, przy koronie, że koronawirus tak, jest negatywną informacją dla spółki i dobrze, że sprzedaliśmy to, tak? I braliśmy spółki, które teoretycznie na koronawirusie mogą coś zyskać. Tak, dużo osób, pamiętam, nam troszeczkę nie było zgodnymi z naszą opinią. Nie dawało swojej zgody, bo jednak ten Asbis wciąż na trendach, zapowiedziach, perspektywach na kolejny rok dalej wyglądał gdzieś tam ciekawie. Tak, ale właśnie przy tym około 3,50 wprost powiedzieliśmy, że widzimy bardzo duże ryzyka dla Asbisu ze względu na koronę, no i z 3,50 jednak to mocno poleciało. Tak, i tutaj też trzeba powiedzieć, że zobaczcie, znowu kolejna spółka, tak? No tutaj jakby to nie jest spółka do siedzenia na lata, tylko no tutaj też pojawia się zmienność i mając świadomość tych właśnie fundamentów, tego co się może pozytywnego i negatywnego wydarzyć, no trzeba po prostu podejmować decyzje inwestycyjne. No i teraz, dobrze, żeby tu nie ewidentnie, było tak słodziutko, tu, tak, CCC. Tu ewidentnie największa nasza historyczna wtopa w portfelu,
CCC, które miało bardzo dużo kłód rzucanych pod nogi. Był szereg informacji, ale tak naprawdę do poziomu około 100-120 zł gdzieś tam bardzo mocno wierzyliśmy. To, co głównym naszym argumentem przemawiającym za CCC była wartość obuwia, po prostu. Tempo wzrostu takiej fair value dla obuwia, liczona według nas już w kilku miliardach złotych, prawie dorównywała wówczas kapitalizacji CCC i tutaj bardzo mocno pod to liczyliśmy. Tak naprawdę CCC dostawało co chwilę kopniaki, takim jednym z większych kopniaków był trzeci, czwarty kwartał, przede wszystkim czwarty, tak, szczyt sezonu dla CCC, w którym ponownie pogoda pokrzyżowała plany, spółka pokazała słabe LFL-e i no, nie dał, ten czwarty kwartał nie dał podstaw do większego odreagowania. Przypomnijmy też, że tam były pozycje grające na spadki zagranicznych funduszy, więc one też tam, że tak powiem, dbały pewnie o to. I tutaj w tym przypadku CCC bardzo się zawiedliśmy, a takim kluczowym momentem, jednym z kluczowych momentów, ale nie ten decydującym jeszcze o sprzedaży, była konferencja i również kolejne wyniki, od których tam przy poziomie około 86-90 zł, gdzie kurs naprawdę już zaczął mocniej odbijać, bo wszystko wskazywało na to, że już rok 2020 już przyniesie bardzo duże oszczędności, to przede wszystkim, ale również wyraźną już poprawę wyniku, bo z jednej strony spółka już kończyła albo była na takim zaawansowanym poziomie restrukturyzacji kosztów w spółkach zagranicznych przejętych, które przejmowała, te spółki były bardzo mocno ujemne. Z drugiej strony było widać przyspieszenie dalsze e-obuwia i z kolejnej strony cały ten zwiększony nacisk w ogóle na segment e-commerce, czyli kanały CCC tak. EU, Ja bardzo warto dobre dane powiedzieć, no, i tak no, dalej. Tak naprawdę największym ciosem no, to jest to, co się wydarzyło, nie? Koronawirus i lockdown w Polsce, no bo to i praktycznie w całej Europie, no bo to w jakiś tam sposób całkowicie przekreśla scenariusz pozytywny dla tej spółki. Słuchajcie, no teraz omawiamy konkretne spółki, zaraz przejdziemy jeszcze do podsumowania indeksów przeglądu całego rynku. Tak, i na no, koniec widzę, że pytania, tak? Na czacie są pytania o to, spokojnie, wszystko pytania, w swoim czasie. Pytania za jakieś ile? 15-20 minut. Tak. Vigo. Co z Vigo? Kto jest kandydat, który może skorzystać na umacniającej tak, się walucie? Ewidentnie Vigo, jak widzicie, kupiliśmy kilka miesięcy temu, dokładnie po kursie 304 zł. I tutaj gramy pod uruchomienie tak naprawdę nowej fabryki, nowych zdolności produkcyjnych, która już w tym roku ma się realizować, a w 2021 będzie kolejny tak zwany clean room dokończony i powoli uruchamiany. No, spółka jest bardzo mocno wysokotechnologiczna i wówczas przy momencie wejścia w tą spółkę byliśmy przekonani, że rynek w ogóle nie dyskontuje przyszłych wyników biorących pod uwagę właśnie otwarcie tego nowego zakładu i sprzedaży wysoko innowacyjnych produktów. Dodatkowo spółka miała w pakiecie, w swoim portfelu bardzo dużą ilość programów dotacyjnych. Wartość dotacji tam była na grube kilkadziesiąt milionów złotych na bardzo innowacyjne produkty, które następnie miały wchodzić do tej sfery już monetyzacji. Więc naprawdę szacowaliśmy dość spory i dalej szacujemy, bo to się kompletnie nie zdeaktualizowało. Wręcz przeciwnie, coraz więcej jest dotacji i projektów w Vigo.
I tutaj, gdyby nie koronawirus, jestem przekonany, że trend wzrostowy byłby dalej utrzymany, a my te akcje sprzedaliśmy tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, bojąc się dalszej przeceny, bo jak widzicie, WIGO straciło, to była spółka, która jedna z mniej tracących na całej koronawirusie. Chcieliśmy akurat wtedy uwolnić środki na nowe inwestycje, które poczyniliśmy i które, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Bo na kilku pozycjach, które zajęliśmy w zeszłym tygodniu, mamy obecnie kilkadziesiąt procent już zysków. No a WIGO, jakbyśmy trzymali WIGO dalej, byśmy stali tak mniej więcej w miejscu. Ale tutaj tylko Rafał, poczekaj, bo ci dodam jeszcze jedną rzecz, że też w jakimś tam stopniu WIGO też może dotknąć jakby kwestia koronawirusa, no bo pojawia się realne ryzyko zamknięcia jakby przepływu towarów w całej Unii Europejskiej, a może i na całym świecie. No wiadomo, że oni coś produkują, muszą mieć dostawców, później muszą to dostarczyć, to nie są usługi cyfrowe, że to śmiga przez internet, więc to też, mimo że to jest bardzo dobra spółka technologiczna i ma duże wartości, no jednak fakt, że tworzy własne produkty i mimo wszystko musi mieć jakieś dostawy i gdzieś te produkty dostarczać, jednak pojawia się pewne ryzyko nawet dla takiego WIGO Systems i o tym trzeba mieć świadomość. Taki scenariusz tak negatywny. Oczywiście, no jest jakieś zagrożenie. Czekamy, co dalej, jakie z obostrzenia może jeszcze rząd wprowadzić. Więc tutaj no nie mamy tej pewności, chcieliśmy po prostu stanąć z boku, ale jest to dalej spółka, którą mamy na bardzo krótkiej shortliście i do obserwacji, więc tutaj ewidentnie, dobra, lećmy dalej. Ostatni przykład i później przechodzimy do omówienia indeksów pytań i odpowiedzi. No, dobrze. Unimot. Ostatni przykład, czyli Unimot. Również bardzo fajny przykład. Na Unimocie zarobiliśmy 63% od sierpnia do listopada, czyli również w 3 miesiące. To jest chyba moja ulubiona transakcja? Właściwie spółka. Cieszę się. Bo to jest jakby, historia jest taka, że tę spółkę po prostu śledziliśmy jeszcze od 2018 roku, jak już spadała, tak? I zaliczyliśmy zjazd z 40 do 7, tak? Obserwując ją i omawiając. Obserwując, tak. Później mocno urosła, a mimo to zdecydowaliśmy się dopiero tak tutaj ją wziąć. Dużo ludzi bardzo się dziwiło, że my kupujemy przy samym lokalnym szczycie, prawda? Wtedy. Tak. Ale również tutaj typowa inwestycja fundamentalna. Ale to było poparte fundamentami, dokładnie. Tak, typowa fundamentalna inwestycja. Spółka ma, to bardzo dobrze komunikuje się z rynkiem, raportuje miesięcznie przychody. To również był wrzesień, mieliśmy w miarę świeży raport kwartalny z sierpnia za pierwsze półrocze. Znaliśmy jej aktualną kondycję finansową i te spółka też podawała prognozy na cały rok, które zresztą później były podwyższane. Wiedzieliśmy mniej więcej, jak te prognozy, na czym mniej więcej się opierały, bo to było bardzo istotne. Wiedzieliśmy, że ta prognoza wynikowa, która była na cały rok, ona była robiona w oparciu nie tak dużych dynamik miesięcznych, które spółka raportowała. Więc też było bardzo duże prawdopodobieństwo i pod to też graliśmy, że ta prognoza zysku też będzie podwyższana. No, zazwyczaj jest to bardzo dobra wiadomość i akcje rosną po takich podwyższeniu prognoz finansowych. Więc kupiliśmy i faktycznie każdy kolejny miesiąc raport miesięczny sprzedaży pokazywał ponadprzeciętne wzrosty przychodów automatycznie w wyniku. Dlaczego sprzedaliśmy tak te akcje przełom, koniec listopada? Tam pojawił się, po pierwsze, to był też efekt taki, że spółka już gdzieś tam nie poprawiała jeszcze aż tak mocno więcej tych dynamik, więc duża część tych wcześniejszych informacji właśnie z momentu naszego zakupu była już wyceniana tak, jak mniej więcej my się spodziewaliśmy. Ten kurs, aktualny kurs wtedy powyżej 30 zł, gdzieś do takiego naszego wyznaczonego kursu wcześniej z momentu kupna już był coraz bliżej, ale tam się pojawił bardzo jakiś taki czynnik ryzyka fundamentalny, bo tam
zaczął się pojawiać case potencjalnego przejęcia stacji, zakupu stacji Orlenu, tak, który poprzez potencjalną fuzję z Lotosem musiałby odsprzedać część przejętych stacji, urząd monopolowy. I wówczas Unimot deklarował, że on byłby zainteresowany przejęciem takich stacji, bo przecież rozwija swoją sieć stacji. I tam prezes się wypowiadał, że oni mogliby nawet przyjąć ponad 50 stacji. Więc nabycie, sfinansowanie przejęcia 50 stacji byłoby bardzo kosztochłonne. Nie wiadomo było kiedy, za co, skąd środki. A przecież biznes Unimotu, to też fundamentalna, bardzo ważna informacja, no handel hurtowy paliwami, więc bardzo dużo kapitału obrotowego też potrzebuje, więc te zdolności kredytowe i zaangażowanie kredytowe jest duże w związku z działalnością operacyjną. A tutaj spółka prawdopodobnie również byłaby zmuszona sięgnąć po jakiś kredyt inwestycyjny, nie wiadomo jakiej kwocie. I teraz pytanie, jak ocenić tą transakcję, tak? No bo musielibyśmy znać cenę i co kupują, czyli ilość stacji albo ich lokalizację. Było po prostu duże, jakieś tam ryzyko się pojawiło, dlatego postanowiliśmy również sprzedać te akcje, bo sięgnęliśmy również po inną spółkę i ten Unimot po prostu zamieniliśmy na inną inwestycję, która w tamtym czasie wydawała nam się znowu o większym potencjale niż wtedy Unimot. Tak, i tutaj warto podkreślić, że no, ten sam przypadek, tak? Jeżeli popatrzymy z szerszej perspektywy, no to ten Unimot wrócił tak naprawdę poniżej poziomu naszego wejścia. Gdybyśmy go trzymali długoterminowo, no to raczej na tym byśmy dużo, dużo jakby nie zyskali. Mam bardzo ważny komunikat. CCC poinformowało o podjęciu szczegółowych analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego o nie mniej niż 20% w drodze emisji akcji zwykłych. Czyli będzie emisja akcji. No. Ratunkowa emisja. Tak. Dobra, jak prawie poczułem się halo, halo Włodku, halo, halo, tak włączyłeś się. Więc słuchajcie, no, bo tutaj pytacie się na czacie o omówienie konkretnych spółek i zaraz do tego przejdziemy, jakieś takie global view, ale global view jest takie, jak powiedziałem wam na początku, tak? Ale do tego przejdziemy. Czyniąc długą historię krótką, tak jak mówię, my uważamy, że dzisiaj, jeśli chodzi o to inwestowanie, te czasy takiego, a dobra spółka, nie interesuje się, ale jest dobra, trochę minęły. Teraz trzeba troszkę popracować, żeby rzeczywiście mieć pozytywną stopę zwrotu. I oczywiście nie ma sensu się obrażać na spółki. Trzeba rozumieć ich fundamenty, trzeba budować jakieś pozytywne scenariusze dla kursu akcji. I tylko w taki sposób, w takich warunkach będzie można realizować no, pozytywne, w jakiś tam sensowny sposób inwestować. Po drugie, to jest ciekawe po prostu. No, uczymy się biznesów, uczymy się, jak działają firmy, każda jest trochę inna. I tutaj też to ma dość duży charakter edukacyjny. I jeżeli teraz dodamy tą na koniec jakby sytuację rynkową, jaka ma miejsce, no to robi się nam naprawdę taka mieszanka, że rzeczywiście nie dość, że będziemy mieli fundamenty, scenariusze, timing na spółkach, będziemy mieli jeszcze fundamenty, scenariusze, timing na poszczególnych rynkach, indeksach, sektorach. I teraz myślę, że chyba do tego przejdziemy. Ja może włączę AMI Brokera i zrobię takie krótkie omówienie tego, co się dzieje w tej chwili na rynku, no bo domagacie się takiego view. Ty mi, Rafał, będziesz tutaj mi pomagał, jak coś? Chciałbyś jeszcze coś, zanim przejdziemy do tego fragmentu, bo później będą jeszcze pytania i odpowiedzi. Włączymy sobie czat i będziemy odpowiadali na pytania. Czy chcesz jeszcze coś tutaj dodać? Na nie, podsumowanie? Nie. Jedziemy. Nie. No dobra, teraz to prosicie o global view. No, global view jest takie, że jeżeli popatrzymy sobie na taki S&P 500, najważniejszy indeks na świecie. Jeżeli pytacie się, jaki jest najważniejszy indeks na świecie, no to jest ten indeks. Jeżeli popatrzycie się na S&P 500 w interwale miesięcznym, to on jest po raz pierwszy, jest realna szansa, wiemy, że dzisiaj jest teraz w tej chwili spadkowa sesja, że zamknie miesiąc
poniżej średniej 45-miesięcznej. To jest średnia, która prowadzi hossę od 10 lat. Ona zaczęła Bessę, wcześniej jeszcze w poprzedniej hossie to całkiem nieźle się sprawdzało. Więc to jest taka granica hossy i Bessy w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ona zostanie zapalona, no to to się zmienia. Tak? Na S&P 500 mamy trend spadkowy. I teraz co działa na niekorzyść Stanów Zjednoczonych? Po pierwsze, wysokie wyceny na wielu spółkach. Po drugie, całkowicie pokpili sobie sprawę jakby tej pandemii. Widać, że jakby jako demokracja no, dużo słabiej sobie radzą z takim wyzwaniem. No i trzecie, i trzecia rzecz, ostatnia, no też to, że są po prostu drodzy, tak? I dużo rzeczy, które, dużo błędów wydaje się popełnili, dużo produkcji zostało wyprowadzone ze Stanów Zjednoczonych i to będzie się musiało zmieniać. No, z technicznego punktu widzenia, jeżeli S&P 500 przełamie 2400 punktów, no to ma otwartą drogę tak naprawdę do dalszych spadków i jeżeli sobie popatrzymy na takie rzeczy jak zmienność, no to te minima, nowe minima na tych indeksach się wydają niemal pewne. Jeżeli sobie popatrzymy na takie indeksy, nie wiem, niemieckie, tak, DAX już przełamał kluczowe wsparcie, no to tutaj też perspektywa dalszych spadków jest niemal pewna. Pamiętajmy o tym, o czym mówiliśmy na początku z Rafałem, że te negatywne informacje niemal na 100% przyjdą, tak? No już Volkswagen poinformował, że zatrzymuje produkcję w Europie. Ja pomijam sprawę, że oni i tak pewnie by nie sprzedali tych Volkswagenów, ale no, zatrzymanie produkcji, tak jak mówiłem, w firmie produkcyjnej to jest jakaś masakra, tak? Dębica też poinformowała, że zatrzymuje produkcję. No, to są bardzo negatywne informacje, które będą miały reperkusje wynikami finansowymi. Oczywiście dzisiaj banki centralne, rządy informują o swoich spektakularnych stymulusach, ale fakt, że one w tak nerwowy sposób reagują, tak szybko są obniżane te stopy procentowe, tak szybko są rozdawane pieniądze, oznaczają, że one mają świadomość, z jak dużym wyzwaniem mają do czynienia. I w tej chwili przy takim spadającym nożu, no trudno tutaj cokolwiek próbować łapać. Jeżeli popatrzymy sobie, żeby coś powiedzieć pozytywnego, no to zdecydowanie to są Chiny. Ja mówię, paradoksalnie Chiny to jest rynek, o, to jest Szanghaj. Chiny to jest indeks, który w tej chwili wykazuje się największą siłą. Owszem, oni też tracą, no bo wiadomo, na świecie będzie recesja, więc nie będą, oni są eksporterami, więc nie będą od nich kupować, ale wydaje się, że z punktu widzenia wewnętrznego, no oni sobie już poradzili z tym problemem i na przykład Szanghaj jest cały czas powyżej tych minimów z tego otwarcia po panice wywołanej koronawirusem. Więc jak ja bym miał stawiać dzisiaj jakieś indeksy liderów, no to zdecydowanie to byłaby giełda chińska, zresztą KOSPI, czyli giełda koreańska, też, no tutaj trochę gorzej, ale też lepiej wygląda, no tutaj nie mamy takich spektakularnych spadków, jak w przypadku, nie wiem, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, no i też Nikkei całkiem nieźle się radzi, czyli giełda oczywiście giełda japońska. Teraz przechodząc już do walut. To, co mówiłem, moim zdaniem kluczowe i największy problem, jaki my mamy, no to jest oczywiście fakt, że my mamy złotówkę, a nie euro. I tutaj takie wszystkie hojne programy pomocowe i rozdawanie pieniędzy, no to co działa w przypadku, nie wiem, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, no to może się fajnie sprawdzać, ale w przypadku Polski no nie do końca, bo jak wiemy, nasza waluta w światowym koszyku niewiele waży i tak naprawdę nikt nie musi mieć naszej waluty, zwłaszcza w czasie takiego kryzysu
i nikt nie musi chcieć mieć naszych obligacji. Więc tutaj niestety to może stanowić pewien problem, tym bardziej, że ten dolar po prostu w panicznym tempie zyskuje na wartości. Zresztą to oczywiście było poprzedzone układem średnim, który, ja to wielokrotnie mówię, zapowiada gotowość dynamicznego ruchu. I tutaj wydaje się, że ten atak na te maksima z 2017 roku chyba jest nieunikniony. I teraz możemy powiedzieć, o, tragedia, bardzo źle, ale Rafał, znając jego, powie, że w przypadku niektórych spółek to może być dobra informacja. Na przykład oczywiście, jak? Że tak. No i w jakich to może być? No, wiadomo, że generalnie największym zwycięzcą koronawirusa i obecnej sytuacji będą spółki gamingowe, więc to w ogóle bez dwóch zdań. To co, ja wrzucę tu indeks. Mów, a ja wrzucę to indeks. To dane, które wychodzą fundamentalne, tak? O tym już pewnie większość z Was słyszała, że Steam odnotowuje co chwilę nowe rekordy aktualnie grających graczy. To co jeszcze dolar, złoto oczywiście pokazuje, to się bezpośrednio, bezkosztowo zwiększa przychody automatycznie zyski tych spółek, rośnie zainteresowanie grami, więc praktycznie, ale też nie wszystkie gamingowe, tak, bo na tym zyskują spółki, które mają aktualnie fajne portfolio, duże portfolio gier, bądź jedną, dwie, trzy znane aktualnie sprzedające się gry i wtedy po te gry po prostu ta większa ilość graczy sięga, a każdy gracz jeszcze dłużej spędza na grach, więc popyt jest ewidentnie dużo większy. A z kolei spółki gamingowe, które nie mają tak żadnego obecnie tytułu, a pracują nad nowymi, a jeszcze gorzej, jakby jeszcze spółki gamingowe, które dopiero szukają albo nie mają wystarczających obecnie środków, żeby zrealizować produkcję, którą tworzą, no to tu są dla tych spółek niestety ciężkie czasy. Więc znowu selekcja, tak? Tutaj jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz. Kwestię, że to, co wspomniałeś, że WIG Games, czyli te gry, jak Chiny były zamknięte, no to spółki gamingowe jakby odnotowywały ten zakup, wzmożony popyt ze strony Chin. A pamiętajmy, że zamknięcie Europy to jest w ogóle perspektywa, jeżeli ten scenariusz by się powtórzył, to jest skokowy, jeszcze dużo większy potencjalnie napływ środków do spółek, jakby popyt. Bo po pierwsze, Europejczycy mają więcej pieniędzy, no jeżeli ich pozamykamy w domach, mają też, jakby w Chinach też jest ta certyfikacja gier, więc jedynym takim oknem do Chin jest Steam, który jest też tam trochę wolniej działa. No to nie jest takie proste, ale no w przypadku Xboxów, PS4, no tam te gry muszą być certyfikowane i dużo trudniej się to tam dostać, ale w przypadku na przykład już takiej Europy albo jeszcze lockdownu potencjalnego w Stanach Zjednoczonych, gdzie już wiemy, że każdy Amerykanin dostanie po $1000, że, no to co oni zrobią z tym $1000? Taki przeciętny John z Kentucky albo z Milwaukee, który będzie siedział w domu, nie będzie mógł wychodzić, no to co on zrobi z tym $1000? Zamówi kubełek z KFC online i zacznie grać w gry. Tak, wszystko wyda na gry. Więc tutaj potencjalnie no gaming może być dużym zwycięzcą tej paniki. Pamiętajmy jednak, że z drugiej strony... Zobaczcie, co się stało. Pamiętajmy tylko, że z drugiej strony on był wysoko wyceniany, tak? Był wysoki, oczywiście, ale mamy bardzo korzystne fundamentalnie informacje dla tych spółek. Chyba jedne z lepszych w ostatnim czasie, co mogło się dla tych spółek zadziać. A wiele spółek gamingowych, nawet tych najlepszych, z CD Projektem, z Playwayem, z 11bitem na czele, pospadały po 40, 30, 40%. Ja się pytam, dlaczego? No okej, ja wiem dlaczego, bo była panika na rynkach, wszyscy sprzedawali co tylko się da, to było zachowane typowo stadne zachowanie, dużo, dużo funduszy po prostu sprzedawało całe indeksy, więc automatycznie, czy dany obszar, dany kraj, więc automatycznie i te spółki traciły, ale to była według mnie bardzo ciekawa okazja inwestycyjna. No, wyceny takie jak Playway po 200 zł obecnie, tak, czy 11bit po grubo poniżej 300 zł,
i wiele byśmy pewnie jeszcze innych spółek tutaj case'ów podali. Playway, który ma kilkadziesiąt bądź kilkaset nawet gier aktualnie w sprzedaży, a takich mocnych tytułów kilkanaście, no, które tak naprawdę tylko jeszcze dolar do tego dochodzi, jeszcze do tego inne jeszcze czynniki dochodzą. No jak on fundamentalnie, co, jaka tam jest, jaki tam jest argument? No to tylko in plus, a nie in minus. Także irracjonalne według mnie zachowanie rynku tutaj było ewidentnie. Dobra, przejdźmy teraz do, w ogóle do podsumowania rynku. To znaczy, posłuchajcie, no jakby ja ogólnie wierzę w taką analizę dość szeroko sektorową. No ona nie za bardzo się sprawdziła w ostatnim czasie, ale faktem jest to, że jeżeli spojrzymy sobie na indeks WIG, czyli najszerszy indeks polskiej giełdy, no to on tuż przed koronawirusem, to sobie zapamiętajcie, bo to będzie się, to się powtarza, sprawdza wielokrotnie na spółkach, na kursach. Przed chwilą wam pokazywałem na kursie dolara, ale teraz zobaczcie, że przed zawałem, przed zwałą na indeksie WIG też mieliśmy to zwężenie, takie ściśnięcie średnich, tych, które ja śledzę, i ono zawsze praktycznie zapowiada gotowość do dynamicznego ruchu. Nie wiemy niestety nigdy, w którą stronę, bo czasami to jest dynamiczny ruch w górę, czasami jest to dynamiczny ruch w dół, ale ta gotowość jest zapowiadana przez ten układ. No i w tym przypadku miało miejsce z takiego trójkąta wybicie dołem, silny sygnał sprzedaży, test pierwszego wsparcia, odbicie, kolejne wsparcie przełamane luką i w tym momencie no, indeks WIG balansuje nad przepaścią. No, ewentualne przełamanie tych minimów na indeksie WIG otwiera drogę do spadków nawet w okolice 30 tysięcy punktów. I z takim scenariuszem musimy się liczyć. No ja, ciężko mi w tej chwili dzisiaj sobie wyobrażać, że polska giełda zrobi coś takiego. Czy ty sobie, Rafał, coś takiego wyobrażasz dzisiaj? Nie ma żadnych szans na taki ruch. No, 1% szans. Więc jak rozważamy... Jaki taki, 1? 0,1. 0,1, no. I rozważamy tak, że postoi długo, długo postoi i dopiero powolutku wróci. Albo jeszcze gorszy jest, że przełamie, jeszcze zejdzie i dopiero wtedy ustabilizuje się i powróci. I ja w tej chwili raczej te drugie dwa scenariusze rozważam. Ciężko jest mi uwierzyć w obliczu zasypu po prostu negatywnych informacji, jakie będzie spływało na rynek i są kluczowe, ale pamiętajmy, że złe informacje to jest jedno. Patrzmy, jak inwestorzy reagują, to jest druga sprawa. No to co jest tak w zeszłym roku? No cały zeszły rok to jest w Polsce miała miejsce, no dosłownie kraina mlekiem i miodem płynąca. Fantastyczne wzrosty, gospodarka się rozwija, inflacja rośnie, a giełda z jakiegoś powodu niewytłumaczalnego wtedy nie chciała rosnąć. Wydawało się, że no to musi eksplodować w górę, ale nie chciało rosnąć, więc no i w końcu zamiast wyjść górą, wyszło dołem, ale ten sygnał, to dziwne zachowanie rynku jest kluczowe, więc zawsze ja mówię, patrzymy na inwestowanie, to patrzmy, jakie informacje spływają i jak na nie reaguje rynek. No w tej chwili trudno mi sobie wyobrazić, żeby to tak pionowo, aczkolwiek, tak jak tutaj Rafał mówi, no będą pewnie sektory, które już mogą zyskiwać od tej pory na wartości. Znaczy, ja mam najbliższy scenariusz, który ja teraz uważam jako bazowy, to dalsze spadki. Może nie tak dynamiczne już, bo panika już taka największa była, ale fundamentalnie, tak jak już to kolejny raz powtórzymy, będzie wysyp złych informacji, systematyczny, i też nie chce mi się wierzyć, żeby jeszcze giełdy zagraniczne nie spadały, więc ja się spodziewałam dalszych spadków. To, co jest być może bardzo niepokojące, jeśli chodzi o polską giełdę, no to jest ten banki, tak? Indeks WIG banki, czyli no ten krwiobieg naszej gospodarki, na którym się opiera cała nasza gospodarka, no po prostu krwawi. No dzisiaj indeks bankowy jest najniżej od 2009 roku. No to jest krach wszystkich krachów systemu finansowego, a my spadamy.
istnieje bardzo poważne ryzyko, że po prostu nasze banki po prostu przestaną zarabiać. Ja już nie mówię o dywidendach, bo szanse na dywidendy w tym roku z banków są moim zdaniem zerowe, ale no, coraz trudniej będzie im generować marże i przez to budować kapitały własne, a kapitały własne są potrzebne do tego, żeby no, dalej udzielać kredytów. I teraz, jeżeli NBP decyduje się na obniżkę stóp procentowych, tak jak to wczoraj miało miejsce, tak? Dobrze mówię, wczoraj, o 50 punktów bazowych, i stopy procentowe w Polsce są niskie, no to w obliczu tej sytuacji na perspektywy niespłacania kredytów przez Polaków w efekcie kłopotów, w które wpadły, problemów w firmach z kredytami, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby nie został zniesiony przynajmniej na jakiś czas podatek bankowy. No, jeżeli on nie zostanie zniesiony, to ja widzę w ekspresowym tempie banki testujące minima z 2019 roku. Jeżeli zostanie zniesiony podatek bankowy, no to może tutaj gdzieś to przy 3000 się zatrzyma, ale to też szanse na jakiś szybki powrót bardzo mało prawdopodobne są w tej chwili. Tutaj skala wyzwań, jakie stoją przed bankami, jest w tej chwili ogromna. Wakacje kredytowe, no tutaj też po prostu będą spływały bardzo złe wiadomości i raczej nie ma szans, żeby to się w szybkim tempie podniosło. No i oczywiście to też jest problemem dla innych spółek. WIG budownictwo, no to jest jakiś tam fenomen. Powiem szczerze, że trudno mi jest sobie wytłumaczyć, czemu to WIG budownictwo jest. W sumie ono niewiele spadło. Jak porównamy do tego, co się działo na całej giełdzie, może dlatego, że wcześniej spadali, no ale wzrośli i tak naprawdę wrócili do punktu wyjścia. Trudno mi powiedzieć, ty jakieś masz w ogóle przemyślenia na temat budownictwa sektora budowlanego? Mam takie przemyślenia, że... Że to może stymulusy, tak? No bo rząd zapowiedział, że za 30 miliardów wyda na inwestycje. No to wiadomo, że największa polska spółka budowlana, czyli CCC, będzie głównym beneficjentem tego stymulusa. I to chyba jest koniec w ogóle całego story. Ja myślę, że tutaj problem może się pojawić od tych małych spółek, które mogą mieć problemy po prostu płynnościowe i poupadają, ale też branża transportowa, która w budownictwie również odgrywa dużą rolę. Problemy mogą się pojawić jakieś takie też operacyjne z wykonaniem, dokończeniem kontraktów, umów, więc jest bardzo duża niepewność i ja bym twierdził, że to jest wyceniana niepewność w tym sektorze teraz. Ale jeszcze Rafał, a co z materiałami i z dostawami? No wierzysz, że... Znaczy dzisiaj prezydent powiedział jasno, że jak będą jakieś opóźnienia w inwestycjach publicznych, to nie będzie z tego tytułu kar. Myślę, że to jest dobra wiadomość. Dla no dobra, ale czy to zmienia coś? No nie, ale zobacz Rafał, chodzi mi o to, że one są, koniec końców, one są w całkiem niezłej sytuacji, bo znaczy inaczej, to jest, poczekaj, to jest, oj trochę się zagalopowałem, no nie są w tragicznej sytuacji. Mam tu na myśli następujące kwestie. Po pierwsze, że będzie stymulus i on na pewno będzie, bo musi państwo wydać, żeby rozruszać te inwestycje i on pewnie w głównej mierze wpadnie do największej polskiej spółki budowlanej, czyli do Budimexu. No problemy na rynku będą, ludzie będą mniej budować, więc myślę, że bezrobocie skończy, więc myślę, że problem rąk do pracy trochę spółkom budowlanym odpadnie w najbliższym czasie. I trzecia rzecz, że ceny materiałów mogą spaść, a kar za opóźnienia w projektach nie będą miały. Więc czy to jest taka tragiczna sytuacja dla sektora budowlanego? Tragiczne nie. Jak najbardziej no nie, bo... Więc on nie spadł tak mocno. Odzież handel jest ewidentnie strasznie poturbowany, a budowlanka tylko w mniejszym stopniu. Tak? Tu więc jest myślę, że tutaj trochę, koniec. Więc myślę, że tutaj trochę rozszyfrowaliśmy, dlaczego ten WIG budownictwo
jakoś tako wygląda i możliwe, że on to może być jeden z sektorów, który w jakimś tam szybszym tempie będzie się odbudowywał. Idźmy dalej. To w ogóle pomijamy. Chemia, to ja myślę, że nie ma co tutaj dyskutować. Energetyka. Powiedz mi, Rafale, drogi, jakie są Twoje przemyślenia, dlaczego na przykład dzisiaj PGE było jedną z najsilniejszych spółek na polskiej giełdzie? No, Słucham. zrzuciłbym to na klasyczne odbicie zdechłego kota. No, jeszcze Czyli, jakieś że. głębsze przemyślenia? To, że nie wykluczam z sytuacji, że teraz nie ma praktycznie żadnych szans na podwyżek cen energii. Więc potencjał do wzrostu, co rynek oczekiwał, tych cen i przychodów spółek, poprawy wyników, no nie ma. Ja jeszcze również oczekuję, że to właśnie przez spółki Skarbu Państwa będzie realizowany również ten stymulus, więc tutaj będą one przymuszone również do dużych inwestycji. Nie mam aż tak dużego wytłumaczenia, dlaczego to rosło. Jedyne co to jest tylko uciekanie do safe haven, no ale czy spółki Skarbu Państwa możemy nazwać safe haven? No ja bym tak nie nazwał. Znaczy, ja bym powiedział tak. Moim zdaniem moje przemyślenia są następujące. Po pierwsze, no te wyceny są po prostu zgnojone całkowicie, tak? Tam Tauron jest wyceniany na, nie wiem, 0,1 cena do wielkości księgowej. To jest pierwsze, że po prostu jest tanio i tutaj w ogóle nikt nie liczy na to, że to będzie zarabiało, a nawet już o dywidendach to nawet nie wspomnę. Ale z drugiej strony jednak energetyka będzie działać, nawet w kryzysie, bo prąd to jest nam potrzebny. A po trzecie, to są spółki Skarbu Państwa i one na pewno przetrwają. I koniec końców, jak inwestorzy gdzieś muszą trzymać te pieniądze, to moim zdaniem mocno przeceniony sektor energetyczny, który na pewno przetrwa i od którego się, że tak powiem, politycy odchrzanią na jakiś czas, bo są już teraz ważniejsze problemy niż walka z globalnym ociepleniem. To myślę, że to chyba jest jakiś tam scenariusz, żeby to nie musiało już tak dalej spadać. Nie masz takiego wrażenia? No, to jedynym argumentem, który ja bym wskazywał za tymi spółkami, jest to, że niby niżej już spaść nie może, ale to ja tak mówię, to rynek tak mówi od roku, prawda? A mimo wszystko to spadało. Fakt, że te podwyżki cen energii i za opłat za dystrybucję, no to one są spóźnione bardzo mocno i w końcu po takim czasie zostały one dokonane. Więc jak dla mnie jest to przełomowa, fundamentalna decyzja dla tych spółek, ale dalej jest niepewność jest tak olbrzymia według mnie do tego sektora, że ja bym tutaj put on hold zrobił. Tak, no to jest taki, wiecie, no jak ktoś ma dużo pieniędzy, nie wie w co je włożyć, a musi w jakichś akcjach trzymać, to myślę, że to jest taki wybór mniejszego zła, tak naprawdę, najmniejszego zła. Dobra, WIG Górnictwo. A, Rafał, jakie są Nie, Twoje przemyślenia na temat branży górniczej? no w ogóle skazana na pożarcie i to w ogóle nie znajduję żadnego argumentu za. Dramat, dramat i jeszcze raz dramat. Idźmy dalej. WIG Informatyka. O, a tutaj proszę bardzo, taka niespodzianka, że tutaj wcale to tak źle nie wygląda. No bo te spółki w miarę dobrej kondycji finansowej są i opierają się oczywiście na usługach, tam nie ma większego ryzyka jakiegoś tym, że będzie zamknięty zakład produkcyjny. Mogą być większe znowu zamówienia, ale z drugiej strony te duże spółki, tak? No to te giełdowe, okej, nie mają takiego pokrycia spółek małych albo firm małych, które mogą strasznie ograniczyć, mogą inwestycje. Albo mogą być po prostu nie płacić za kontrakty. To też jest trzeba powiedzieć, tak? Że mogą być po prostu nie płacić za kontrakty, które są już teraz realizowane, ale koniec końców. Wydaje się, że to jest sektor w jakiś tam sposób dostosowany do tych warunków i nawet jak już to wszystko ustanie, to jednak te inwestycje w IT, w zdalne jakieś rozwiązania chyba będą kontynuowane, bo widać, że świat już chyba nie ma wyjścia
żeby iść w tym kierunku. Dobra, tu się nie będziemy rozwlekać, ale te spółki z sektora informatyczne wydaje się, że tutaj można czegoś szukać. Jest Wikleki, który no, zachowuje się, że tak powiem, w tej chwili słabo, ale tutaj jest obciążona jedną bardzo dużą spółką, która w jakimś tam stopniu stanowi dla indeksu problem, ale generalnie rzecz biorąc, no ten sektor jest ciekawy i tutaj raczej w długim terminie bym upatrywał okazji, no bo no, koronawirus nauczył nas, że jednak ten świat się zmienił, ludzie będą bardziej dbali o zdrowie, widzimy ile jesteśmy, jeżeli jesteśmy w stanie poświęcić cały świat na to, żeby zatrzymać cały świat, żeby chronić życie. No to tutaj widać, że tutaj jest potencjał, tym bardziej, że jest kilka ciekawych spółek z tego sektora, które mają duży potencjał. No media to chyba nie trzeba tłumaczyć, rzeczywiście to jest sektor, który WIG Media, który może najmocniej ucierpieć na tym. Oczywiście koniec końców, jak rynek zostanie przeczyszczony, no to najsilniejsi zostaną w najlepszej pozycji, no ale w tej chwili tutaj no, naprawdę złe informacje dla sektora medialnego dopiero przed nami. Motoryzacja to tragedia. No i chyba to najciekawszy rynek, tak? WIG nieruchomości. Nie wiem, czy jeszcze ktoś słucha. Nie wiem, czy ktoś słucha, ale chyba największą, najważniejszą zagadką w tej chwili, co się wydarzy z rynkiem, no to jest indeks WIG nieruchomości, czyli przede wszystkim spółki deweloperskie, spółki, które są kluczowe, tak? One bardzo dobrze zarabiają pieniądze, ale z drugiej strony mają rekordowe inwestycje, rekordowe oddania, rekordowo budują liczbę lokali. Pytanie, co w tej chwili z popytem będzie? Raczej kredytowego to nie będzie żadnego. Czy ludzie będą chętni dalej inwestować? Nie wiadomo, w mieszkania wydaje mi się, że nie. No i z drugiej strony, co z obligacjami, bo te obligacje będą zapadać. Zresztą już, jeżeli popatrzycie sobie na kataliście, to niektóre obligacje deweloperów jak nigdy w historii są notowane poniżej wartości nominalnej, a to oznacza, że no albo inflacja to powoduje, albo po prostu inwestorzy oczekują większej premii za ryzyko obligacji takich bardziej ryzykownych, w tej chwili w obliczu braku płynności na rynku, albo trzecia rzecz, rośnie obawa, że niektóre obligacje mogą być niespłacone i myślę, że dalszy rozwój wydarzeń na WIG-u nieruchomości jest kluczowy w tej chwili, jeśli chodzi o to, co się będzie działo w ogóle na polskiej giełdzie. No a w tej chwili jakby testujemy tą średnią 200-tygodniową. Odzież, WIG odzież najniżej w historii, no i raczej to się nie zmieni. Tutaj najsilniejsi tylko przetrwają. Pamiętajcie, że już kiedyś miała miejsce taka Armagedon w 2011, w 2012 miał miejsce Armagedon na spółkach odzieżowych. I to się powtórzy. No, jak jest kryzys, no to czy spowolnienie gospodarcze, no najmocniej uderza w firmy odzieżowe, które potrzebują dużego obrotowego, jakby waluta się umacnia, a oni zamawiają głównie w walucie obcej towar, więc tracą na kolekcjach z przeszłości. Ludzie mają mniej pieniędzy, więc nie kupują odzieży, a teraz w ogóle mamy zatrzymanie handlu, jeśli chodzi o galerie. Więc to jest totalny armagedon dla tej branży i tutaj naprawdę będzie bardzo, bardzo źle. I WIG paliwa, no to jest ciekawe, co się stanie z indeksem WIG paliwa. Praktycznie oddaliśmy całe wzrosty z całej hossy tej lat 2014. Tutaj chyba ciekawe jest najbardziej to, że
No ta ropa naftowa spadła i to bardzo mocno, a mimo to spółki nasze petrochemiczne, które głównie na petrochemii zarabiają, której oczywiście sprzyja niska cena paliwa, jakby nie zyskują na tym. One spadają. To znaczy, że po prostu dyskontowany jest scenariusz całkowitego spadku popytu na ich produkty i bardzo, bardzo niskie marże. No myślę, że tutaj skala wyzwań, jakie będą stały przed tym sektorem, jest ogromna, włącznie z perspektywą zawieszenia potencjalnych dywidend. No i to chyba wszystko z tych najważniejszych indeksów. Telekomunikacja, no tutaj jakichś specjalnych przemyśleń dużych nie ma co mieć. Ale myślę, że tutaj te wyceny są na tyle niskie, że rzeczywiście ten sektor jest potrzebny. Perspektywa 5G. No tutaj coś ciekawego może się urodzić w tym sektorze telekomunikacyjnym. Więc jeżeli ja miałbym podsumowywać sektory, które warto obserwować, to z punktu widzenia takiego największego ryzyka, najczarniejszego scenariusza, no to przede wszystkim, co się będzie działo z WIG Nieruchomości i WIG Banki. A jeśli chodzi o pozytywne zaskoczenia, no to WIG Gains, WIG Budownictwo, WIG też Informatyka i WIG Leki. Więc mam takie cztery sektory, które powinny, może coś pozytywnego w tym się dziać i w ramach tych sektorów należy poszukiwać spółek. Dobra, o waluty. Dobra. O waluty jest taka sytuacja w tym momencie, że mamy mocne sygnały wybicia w górę, osłabienia złotówki do euro, do dolara szczególnie. Euro-dolar jest na minimach w ogóle, 1,08. I tutaj bardzo ważne jest to dane, które są, w jakim tempie ucieka kapitał z Polski. Więc ewidentnie są teraz zamieniane, złotówka jest sprzedawana. I tutaj niestety na dzień dzisiejszy czarno to widzę. Wszyscy rzucą się do jakiegoś tam drukowania i do tych programów, wszystkich QE, etc. A to jest dopiero początek. Teraz pytanie, czy polskie instytucje, NBP i tak dalej będą jakoś poprzez BGK bronić złotówki? Myślę, że obecnie nie, bo to nie ma sensu teraz walczyć z rynkiem, z gigantycznym rynkiem w takim momencie paniki, więc rozstrzał na złotówce może się dopiero zaczynać. To jest mój Ja też mi się scenariusz tak wydaje. bazowy. Też mi się wydaje, że jakby są lepsze inwestycje w czasie ryzyka. To, że mamy złotówkę, to jest tak naprawdę naszym problemem. Nic na tym nie korzystamy, bo jak świat jest zamknięty, to eksporterzy nie zarabiają na tym, więc jesteśmy, że tak powiem, w kropce i to będzie naprawdę duży problem. No, moim zdaniem złotówka, nie zdziwię się, jak dolar zapali rekordowe maksimum w stosunku do złotówki w perspektywie najbliższego czasu. Więc tutaj scenariusze są dość pesymistyczne, ale to jest oczywiście dla niektórych sektorów pozytywne. I to samo z frankami. No, słuchajcie, opowiadanie o tym, że mamy 200 miliardów wydadzą na pomoc jakby polskim firmom, no nie, przecież to jest nierealne, no. Bo to nie jest realne, no bo jak problem był z wydaniem 15 miliardów, żeby rozwiązać kwestię franków szwajcarskich w bankach, to skąd oni znajdą 200 miliardów przy zwalniającej złotówce, przy zwalniającej, przepraszam, gospodarce. Więc to jest po prostu nierealne i to oczywiście odbije się na polskiej walucie. Co No dobra. niektóre sektory pogrąży, a niektórym sektorom będzie sprzyjać. Czy firmy gamingowe są zadłużone? Które mają najwięcej gotówki, a najmniej kredytów? Dobra, to jest pytanie takie mocno fundamentalne.
spółkom gamingowym praktycznie nikt nie pożycza pieniędzy i te spółki nie mają zdolności kredytowej, bo nie mają nawet co zostawić. Rzadko które mają w ogóle jakąkolwiek nieruchomość, więc spółki gamingowe praktycznie żadne nie mają kredytów. Jak mają, to bardzo, bardzo malutkie. Większość kapitału to pochodzi z emisji akcji własnych bądź z pożyczek od jakichś głównych strategicznych inwestorów. Więc one nie są zadłużone. Więc, ale najlepiej szukać tych, które jakby nie potrzebują kapitału, tak? Albo mają bardzo dużo pieniędzy na inwestycje, albo po prostu mają inwestycje w swoje gry ku ukończeniu. No. No. Generalnie normalna spółka gamingowa nie powinna mieć długu. Jak ma, to powinno się zapalić światełko. Złoto. Dlaczego złoto traci? Ja mam odpowiedzieć na to pytanie? Proszę bardzo. O srebrze się nie wypowiem, bo powiem szczerze, że nawet nie przeglądałem ostatnio kursu srebra. Ale jakby pamiętajcie o różnicy między złotem a srebrem. Srebro jest bardziej przemysłowym, Kruszcem. jest kruszcem przemysłowym. I jak gospodarka zwolni, to na srebrze się mocniej odbije. Mniej na złocie, bo złoto jest bardziej, ma charakter właśnie już takiego safe haven, jak to mówią. I tutaj zdecydowanie ono jest pozytywne. Jeżeli sobie popatrzycie w 2008 roku, to w czasie paniki też złoto traciło. Więc później to odrobiło i myślę, że tutaj jest bardziej, to jest kwestia takiego panicznego poszukiwania płynności i z tego powodu głównie traci na wartości złoto. Celon Farma. Pytacie o Celon Farmę. Co z Celon Farmą? No, spadła na panice, a później powiedziała, że lek na wirusa będzie robić. No, mówmy się, że fundamentalnie jest to daleko, bo teraz wszyscy nagle zaczynają robić leki i testy na koronawirusa. Umówmy się, że to nie jest kwestia tygodnia do wprowadzenia i do wynalezienia. A jak cały świat zrobi te leki i szczepionki, to czy polskie spółki będą w stanie konkurować, żeby to sprzedać? No nie, no to jest absurd. Więc to są takie mocno spekulacyjne ruchy, no ale przekazuję ci głos, Pawle. Znaczy ja mówię, no, jakby przejściowo, znaczy długoterminowo jest ten spokojny o branżę. Jakby wydaje mi się, że to jest branża, która w Polsce zbudowała wartość i tutaj naprawdę fajne spółki będą, ale no, tu mamy długoterminowe cykle inwestycyjne, więc tu kluczowe jest to, ile spółka ma gotówki na te inwestycje. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz, że w tym planie jasno zostało wskazane, że jakby jednym ze strumieni, w które będzie płynęły te inwestycje, będzie też i biotechnologia, i leki. Więc myślę, że tutaj pieniędzy biotechnologicznym spółkom polskim nie zabraknie, ale no, tutaj obiecywanie leku, rozpoczynanie badań nad wirusami, nad koronawirusem leków, no to taki by się wydaje, że to jest długoterminowy, perspektywiczny projekt. Raczej bym się skupił na tych spółkach, które mają jakieś zaawansowane aktualnie portfolio, coś na sprzedaż właśnie, o, Scope Fluidics i inne spółki, które mają, a nie te, które coś rozpoczynają, że będą robiły w kierunku koronawirusa. Czy będzie inflacja długoterminowo? No i No, tu surowcy ja mówią, mam, że nie. tak, bo ewidentny jest spadek i tak samo ceny usług nie będą rosły, a mogą też spaść. Więc jest, a z drugiej strony będzie druk pieniądza, ale jak ostatnie lata i przykład Stanów w rynku nieruchomości i subprime pokazało, wcale do druk pieniędzy nie generuje inflacji. Więc tutaj ścieżkę inflacyjną piszemy od początku. To, co może wygenerować inflację, takie czynniki za inflacją, no to myślę, że wzrost walut jakiś tam, ale z drugiej strony poziom wynagrodzeń nagle też mocno, mocno wyhamuje. Więc ja o inflacji w ogóle teraz
nie myślę i się nie martwię. No, przecena paliw, którą będziemy mieli, paliwa zawsze są bardzo dużym wyznacznikiem i driverem inflacji. Po takich spadkach trudno oczekiwać, żeby nagle ropa wróciła znowu do 60 dolarów za baryłkę z poniżej 30, a niewykluczone, że dalej może gdzieś tam spaść. Ale ja tam ropę przewiduję, że gdzieś tam się już zacznie konsolidować. No to ja jej tutaj zagrożenia dla inflacji nie widzę. No widzisz, ja mam takie przemyślenie, że może się pojawić i to no, jakby przypominam sobie w 2008 roku wszyscy oczekiwali inflacji, nie było inflacji. A teraz nikt nie oczekuje inflacji, a może być inflacja i mój scenariusz jest taki, że czym się różni tamten kryzys od tego? Po pierwsze, teraz być może stracimy dużą część mocy produkcyjnych i po prostu będzie jakby szok popytowo-podażowy, czyli z jednej strony jakby spadnie popyt, ale też i podaż produktów, bo niektóre fabryki mogą być po prostu pozamykane, firmy, i to będzie sprawiało, że ceny będą rosły, bo będzie mało produktów, a z drugiej strony też spółki będą próbowały, chciały szybko odbudować swoje zyski, to co straciły, i będą no, celowały w duże marże, będą to wykorzystywać i będą po prostu trzymały wysokie ceny. I to jest naturalne, żeby wyjść szybciej z tego kryzysu, w którym się znalazły. Więc moim zdaniem może być inflacja. A w takiej Polsce jak u nas w Polsce, to tym bardziej, bo jeżeli my mamy walutę związaną, niezwiązaną z euro czy z dolarem, no to ona może się bardzo mocno połączyć. Więc jeżeli połączymy takie czynniki, brak podaży, chęć szybkiego odbudowania marż czy kapitału własnego przez firmy i osłabienie się waluty krajowej, no to jest taki miks, który ja sobie wyobrażam, że ta inflacja może być wysoka i też sobie wyobrażam taki bardzo czarny scenariusz dla polskiej gospodarki, czyli stagflacja, tak? Czyli rosnąca inflacja i rosnące bezrobocie. No to byłby bardzo, bardzo byłby czarny scenariusz. To mamy różne zdania co do inflacji. Krzysiek mówi, no WIX poniżej maksimum z 2008 roku. Tak, pewnie rzeczywiście tak się stanie. No i to są pewnie mosi poziomu, gdzie ta panika ustanie, ale pamiętajmy, że WIX pewnie wróci, rynek odbije, ale i tak praktyka pokazuje, ja to wielokrotnie w strefie pokazywałem, że musi być ta dywergencja między WIX-em a indeksami, żeby był dołek na rynku, więc moim zdaniem daleko do tego poziomu. OCCC, emisja po 30 zł. No tak, to już przerobiona. Wojciech K. mówi, że Merkel w orędziu powiedziała, że koronawirus to największe wyzwanie od czasów II wojny światowej. W końcu. No, no tak. To tu dużo mówię. No tak. Tak. Słuchajcie. Dobra. Jeszcze na koniec już dosłownie muszę wam to powiedzieć. Kilka chwil, bo atakujecie nas w związku z naborem do strefy inwestorów. Startujemy z naborem. Musimy ten wypełniający nabór nadzwyczajny zrobić. Potrwa do 26 marca. Można dołączyć do nas, zapraszam. Będą dwa bonusy, dostęp do syndikatora, wideo o inwestowaniu w wartość i we wzrost. No i przede wszystkim, tak jak mówię, portfele techniczne, podcasty, petardy. No sporo się u nas dzieje i tutaj też jako bonus dla tych, którzy zdecydują się wejść bezpośrednio z webinaru, no to jeszcze taki wisienka na torcie, czyli kurs inwestowanie podejście strategiczne o wartości 97 zł. Oczywiście, jak zawsze, 30-dniowa gwarancja satysfakcji. Także zapraszam. Myślę, że jakieś na koniec podsumowanie. Nie wiem, co byś chciał, Rafał, powiedzieć. To, że... Jakie są twoje przemyślenia na koniec? Takie przemyślenia w punktach, tak? Ja się spodziewam jeszcze dalszych spadków, no, chociaż nie tak panicznych,
ale to raczej nie koniec. To po pierwsze. Po drugie, w naszej orbicie powinny być teraz spółki, które zyskają na tym koronawirusie, czyli głównie gaming, a wśród innych spółek musimy wybierać takie spółki, które nie są narażone na efekty tego zatrzymania w gospodarce, tej kwarantanny domowej, ale z drugiej strony bardzo straciły na tej ogólnej panice. I też nie mają problemu gdzieś tam z długiem, mają te poziomy zadłużenia bardzo bezpieczne, no i przede wszystkim nie generujące strat. Więc takie spółki należy szukać selektywnie w oparciu o analizę sprawozdań finansowych i fundamentalną. To jest podstawa tego. Także timing, timing i jeszcze raz timing. Tak, i tutaj no, wydaje mi się, że takie łatwe czasy. Zresztą u nas w sumie na giełdzie nigdy nie było, od dawna nie ma już łatwych czasów do zarabiania, ale będzie dużo trudniej, ale też będzie na pewno dużo ciekawiej, będą się pojawiały okazje. Ale no, przygotujmy się, że pod względem gospodarczym czeka nas zima, ale jak pamiętajcie, zawsze po zimie przychodzi wiosna, a potem lato. Pytanie, jak długo ona potrwa, ale tego dzisiaj nie jesteśmy w stanie stwierdzić. To koniec. Dobra, dziękuję za spotkanie. Długo to trwało. Przepraszamy za problemy techniczne, no ale niestety, no, musimy to robić z domu i tutaj inaczej nie dało rady tego zrobić. Ja myślę, że dziękuję za tak liczne przybycie. Mieliśmy tam w piku grubo ponad 600 osób, więc dzięki za tak liczne przybycie. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co, Rafał, teraz robisz? Jak w ostatnich podcastach zawsze zapowiadam, że na Myć ręce jeszcze. koniec spotkania idę myć ręce. To ja też. Do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia wszystkim.